A wiecie, co jest tłuste i czarne pod jajkami? Patelnia! Ha! Witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Robi Skateboard i suchar na początek, ponieważ lubicie sucharki, dlatego zapodaję. Pierwszy suchar poszedł pięknie, już następnego raczej nie będzie. Ork na roku, cześć cwaniaczku, dawno me oczy ciebie nie widziały, bo dawno nie nagrywałem, tak, wszystko proste, wszystko jasne. Mój kosturek mi znikł. Pojawił się łuk, nie wiedzieć czemu, łuku zdejmij się, a nie, w ten sposób cię zdejmę niestety na stałe, a chciałbym się ciebie raczej pozbyć, bo nie wyglądasz, okej, lepiej. Nie, dlaczego ten łuk się pojawia, czasami, czasami nie. Okej, więc witam w kolejnym odcinku, tak jak już wspominałem, robię skateboard, tak, oczywiście, jak zawsze w tym samym miejscu. Musimy Ork na Roka odprowadzić, którego odprowadzę chyba, zaraz sprawdzimy zresztą, gdzie to będzie, podarunki dla Gonzalesa, księżycowe ostrze, to będzie też podarek kolejny. Odzyskać hajsy, chyba na tą drugą taką oazę, która jest gdzieś tam bardziej właśnie za miastem, w tamtą stronę. No w sumie to mniejsza z tym, możemy się przecież przebiec. Przydałoby się znaleźć jeszcze jednego tego cwańka, który zwiał. Przydałoby się go znaleźć tylko po to, żeby właśnie tam z niego chyba jakieś rzeczy wyciągnąć i wtedy tam się kłeścik nam jakoś odznacza, coś takiego. No mniejsza z tym, w sumie tutaj nic ciekawego i tak nie znajdziemy. Możemy sobie pobiegać. Grubasie, ty grubasie chyba już właśnie nic o tym nie będziesz chciał. Tutaj kostki się wygrzewają, wiecie, jacuzzi sobie zrobili w kociołku, to teraz wiecie, moje fajnie. Ej, biegniesz za mną? Ork na roku biegniesz, dzięki Bogu, że biegniesz. Znaczy bardzo dobrze, cieszę się, że biegniesz, bo ty masz czasami problemy z sobą i mogło być różnie. Okej, możemy się przebiec oczywiście tędy, tutaj raczej nic poza właśnie chociażby mrocznymi zębaczami nie znajdziemy. Oczywiście takiego mrocznego zębacza to ja bardzo chętnie sobie zdzielę z magii, oczywiście jeśli bym trafił. Okej, fajnie, dzięki Bezi. Oczywiście będę musiał chyba się położyć, wymanić trochę. Okej, nie wiem, Ork na Rok coś krzyczy niepotrzebnie. Tak, tutaj będą gdzieś te zwłoki, można w sumie sobie pobierać, wiecie co, napiłbym się. Napiłbym się many, oczywiście ja nie mam tutaj, właśnie, skończyła mi się herbata. Akurat stwierdziłem, zrobię herbatę, żeby ponagrywać, po czym nagle bang, zacząłem nagrywanie, mi się herbata skończyła, bo wypiłem ją całą jeszcze przed. Okej, tam widzę zioło, a to nie zioło mi chodziło. Gdzieś tu zwłoki w ruinach, a nie, to jest cwaniak w ruinach, on się chowa przed swoim przeznaczeniem, zobaczymy co nam powie. Czy to były zwłoki, czy on, już nie pamiętam nawet, Mezir, cześć. Dokąd zmierzasz, obcy? Dokąd zmierzasz? Szukam kilku artefaktów. Niezwykłe, ja również, może pohandlujemy? Aha, fajnie, okej, szukam Ramireza, widziałeś go? Ramirez, tak. Wiesz, gdzie się ukrywa, czy nie? Owszem, wiem gdzie jest. Mogę cię do niego zabrać. Okej. Okay. Powiem ci coś. Jestem starcem. Okej. Okay. Kolejne lata upływają mi z szybkością wiatru. Ma wąsik jak Corwin Mikke. Jak się wyłoni z za łopaty, to zobaczcie. Ja chcę raz jeszcze zaznać rozkoszy. Zrobię sobie taki kiedyś. Murata. Ja, nie da rady. Najpierw więc zabiorę cię do Ramireza, a ty będziesz mi towarzyszyć do oazy Murata. Okej. Okay. Deal with it. Bardzo chętnie, ponieważ i tak chcę się udać do tamtej oazy. Ale zanim to jeszcze pokaż, co masz. Jestem szaleńcem i gadułą. Nikt jednak nie zwraca uwagi na moje poza Zubenem. Okej, Zuben. O tak, stary Zuben, ale znowu mnie poniosło. Okej, znasz Zubena? Zna. Owszem, z dawnych czasów. Miał wspaniały wizyt. A wyszło jak wyszło? Inna sprawa, że to było 70 lat temu. O cholera. To chyba musieli być dziećmi, jak razem się bawili. Chyba, że ten Mezir ma jakąś długowieczność wbudowaną i dlatego tak długo żyje. Okej, co... Powiedz mi o swoim bogactwie. Opowiedz mi o swoim bogactwie. On chyba nie będzie, tu chodziło o bogactwo jakieś, właśnie. Wszystko, że hajsy, tylko... zobaczyłem, faktycznie się spełniło, mój synu. Z północy nadejdzie mężczyzna, który obłoży pustynię straszliwą klątwą. Otworzy wrota świątyni Mora Sul, a po piaskach pustyni kroczyć będą umarli. Zemszczą się na żyjących za zakłócanie im wieczornego spoczynku. Wieczornego spoczynku? Czyli w nocy już nie przeszkadzamy, ale jak wieczorem chcą sobie spocząć, o to już pierdol. No dobra, okej. Kto otworzy świątynię? Kto otworzy świątynię? Mężczyzna z północy, mający za sobą wiele wojen. Bezi. Słynie z wielkich czynów. Nie. I to on zadecyduje o triumfie dobra lub zła. Zobaczycie. Początkowo sądziłem, że mężczyzną tym będzie wojownik Kirk z Mora Sul. Kirk, teraz tak cieniec? Jednak nie jestem już pewien. Sprałem go po mordzie chyba, o ile dobrze pamiętam. A może źle pamiętam. Oj, oj. W ogóle tutaj takie latają te pyłki kurzu, bo mam światło tak ustawione strasznie dziwnie dzisiaj, że niestety nie mogę znaleźć. Jest w ogóle strasznie ciemno mnie w pokoju dzisiaj. Jakoś nie mogłem ustalić tego. Ale dobra, mam nadzieję, że mnie widzicie. Tak, jestem, byłem u fryzjera ostatnio, mam teraz tutaj taki śmieszny
śmieszne wcięcie i w ogóle wyglądam trochę inaczej. Mam nadzieję, że lepiej. Oczywiście w koszuli w kraty. Elegancko trzeba być, nie? Jak nagrywam. Dobra, żartuję. Pokaż, co tam masz. On ma te tabliczki, które oczywiście ja bardzo chętnie każdą ilość. Tu nic ciekawego. Masz trochę wody, która akurat mi się nie przyda. Wolałbym, żeby to było wino. Okej, no mniejsza z tym. Coś tam ma. Przywołacz burz w ogóle mamy. Może tam by go opchnąć. Właściwie to mógłbym mu tak. Na pewno tarczę jakąś. Tak podobycha mu troszeczkę. W ogóle pancerz świątynny, który no może się przydać później, ale na pewno teraz zbroja gladiatora. Bardzo solidnie, dobrze. Zbroi gladiatora na bank nie założę, ale nie jestem pewien, czy na przykład ona komuś się nie przyda. Nie będę mógł jej komuś podarować, dać takie pierdoły. Wolę ją zostawić na razie. Oczywiście wszelkie skóry bym mógł mu sprzedać. Mam bardzo dużo zębów, więc trzymaj. Zniszczone płytki zostaje, ponieważ będzie chyba można później zrobić sobie zbroję właśnie z płytek z pancerza pełzaczy, co będzie fajne. Okej, 2300, no to te 10k już dołożymy, później sobie to odrobimy i tyle. Zahandlujemy oczywiście. No ja potrzebuję tych, sami doskonale wiecie, że potrzebuję. Wygląda jakby był żółty w tym świetle. Bez sensu, nie lubię jak tak kamera źle złapie barwy. Okej, mniejsza z tym. Mezir. Okej, zabiorę. Ojcze zachwytu, podążaj za Mezirem. I Mezir pójdzie właśnie w ruiny i tam odnajdziemy tego martwego chyba cwaniaczka. Znaczy nie jestem pewny akurat, czy on na pewno jest martwy, czy nie. Coś mi się wydaje, że on będzie kostkiem, takim chamskim kostkiem siedzącym pod pod jakąś ścianą, ale może mi się wydawać, nie pamiętam już tak doskonale. Akurat pustynia jest chyba według mnie najciężej mi zapamiętać te wszystkie questy i skojarzenia właśnie, co trzeba zrobić, jak zrobić questa. Z pustynią zawsze miałem problemy, bo zawsze szedłem do Nordmaru, a pustynię robiłem tak mega na prędce, żeby skończyć grę. I tylko robiłem najważniejsze rzeczy tak naprawdę w tej pustyni zawsze. No i właśnie dlatego te questy są dla mnie trochę obce. Ale że seria zagrajmy wy i że muszę wam pokazać co i jak, to oczywiście będę starał się robić tylko co mogę. Co tylko mogę właśnie. Czekajcie, bo tutaj coś złego się dzieje. Okej, on jest tutaj, siemanko. Jesteśmy na miejscu, a on jest tam. Okej. Dobra, więc podążaj za Mezirem i my złazimy tu na dół i tu widzicie, tak jak mówiłem, a nie jest chamskim kostkiem, ale znajdzie Ramireza, po prostu jest martwy i masz sztabkę magicznej rudy, która jest 5000 warta, jeśli chcecie sobie wykuć sztabkę magicznej rudy w tym miejscu, nie wiem czy ona przypadkiem się nie, ona nie jest jednym z prezentów tam później albo coś takiego, no nie wiem, ale jeśli chcecie to, o tu są te kostki, o których tak myślałem, że właśnie myślałem, że on będzie tak oparty jak ten kostek, a jednak były normalne zwłoczki. F5, zwłoczki, zrobimy F5 i można lecieć po zwłoczki, nie, oczywiście do tego. Udało ci się go znaleźć? Tak. Raczej to, co po nim pozostało. I sztabkę. Ruszajmy magicznej więc rudy. Do oazy Murata. Stratatata, ruszajmy do oazy Murata. Pięknie. Znam drogę, ale musisz mnie chronić. Eskortuj Mezira do oazy Murata. Murata, Karimata, a mi się z czymś musiał oczywiście skojarzyć, tak myślałem, z czym mi może się skojarzyć Murat? Okej, ten w ogóle chodzi po jakichś głazach, znaczy po, to nie głaz, tylko jak to się nazywa, gruzach, o, właśnie gruz, dobrze. Piękne drzewo, 2 na 10, tam w oddali widzę jakieś dwa, właśnie, coś tam w oddali. Okej, w ogóle jakoś, kurde, zawsze się na tej pustyni gubią mi się trochę kierunki, znaczy mam problemy. Jeszcze jedno żałosne stworzenie. Tak, już niedługo, moi drodzy, nie będzie lagów, o ile oczywiście gra się ogarnie. Znaczy teraz to był lag typowo przez grę, a nie przez sprzęt. Wiecie, sprzęt musi być odpowiedni i dopasowany, ale będę miał nowy sprzęt. Nie no, żartuję. Dzisiaj zamówiłem sobie po prostu kartę graficzną nową. Tylko, że kurde, XCOM jest takim... Akurat w XCOMie mieli fajną, super ofertę, ale oczywiście... O, kula ognia, dziękuję. Ale oczywiście musiał się... O, shit, sporo tutaj tego. Dobra, czarnuszku, biegniemy! Znaczy, może cię nie dziabnie nic po drodze, dobrze by było. Niego nic nie dziabnie. To wtedy dobiegniemy cali i zdrowi, ja tak to będę musiał się... Okej. O Jezu, Zorgnarok się zaczął tłuc ze wszystkim, co się da. Dobra, Mazir, czekaj, bo... Ała! Jeszcze jedno żałosne stworzenie. Bo jak mi tamten dentkę puści, to się wkurzy naprawdę. Bardzo się wkurzę. O, jakie laksy, co tu się dzieje? Gro, proszę. Okej, chyba muszę znaleźć sobie odpowiednie miejsce do zabijania ich. Bezi, walnij! O, w ostatniej chwili, my friend. Dobrze, Bezi.
Okej, teraz tamtych mrocznych zębaczy trzeba się pozbyć. Ten tutaj mnie tu dokucza. Okej, nie musiałem ładować całego, ale już załadowałem. Ale kupa, powiem wam, że bardzo niedobrze. O, jeszcze tamten umiera, nie? A, co z wami, chłopaki? Weźcie się do roboty. No, ogarnijcie dupska. Okej, chyba pomogę mu z kosturka. Oczywiście, jeśli zginę, to będzie moja wina, bo trochę psuję teraz tutaj. Okej, tego pełzacza bym... O, siedma innego. Ten pełzacz to mnie zabije prędzej niż ja go zabiję. Okej, szybko, mikstura many. Bezić pajmanę, bo będzie przypał. I wyciągaj kulkę. Okej, mroczny zębacz. Raz. Usmażony. I jeszcze tutaj pełzaczyk. I jeszcze tam mroczny zębaczek. Oczywiście, żeby tamten mi nie zginął, nie? Fajnie jest, strasznie mi się podoba ten efekt. Okej, no trochę zlamiłem, dawno nie walczyłem też, to już w ogóle pomijając fakt. Ale no, sądziłem, że uda mi się przebiec z rok na rok. Niestety musiał gdzieś dostać do jakiegoś zębacza, kosę w żebra i... No i solóweczka nie pykła, no trudno. Okej, szybciutko lecimy oczywiście. Ja tu za chwilę się wyleczę, żeby ten efekt zniknął, więc zrobię to w ten sposób, już po walce to mogę. Jep. A miksturkę mamy. Łyknę sobie jeszcze jedną, jakby coś miało po drodze się zdać. F5 i lecimy. Tak, i mówiłem o karcie graficznej, że zamówiłem sobie, bo w XCOMie znalazłem za całkiem fajną kasę. Ale oni mają jakiś ten system gówniany. Na każdej praktycznie stronie jest tak, że gdy chcecie zapłacić wcześniej, to przeskakuje wam na ten jakiś system płacenia, jakiś tam, nie pamiętam jak on się nazywa, takie śmieszne Payu, chyba Payu, no. I właśnie oni, nie wiem, albo mi nie wskoczyło to, albo gdzieś minęło i cholera wie tak naprawdę, ale już zapłaciłem, mam nadzieję, że... O, Steam'a nie włączyłem. Mam nadzieję, że ta karta przyjdzie jakoś w czas. Co tu leży? A, rogi byczka, to nie chcemy, znaczy tego jakiegoś bawoła. Tak, no i właśnie, no myślę, że już niedługo będzie super z nagrywaniem na full wszystko i tak dalej, bo karta graficzna jest naprawdę potężnie mocna w porównaniu do tej, co aktualnie mam w kompie. No i wymieniłem ten zasilacz, który robiłem unboxing, więc myślę, że będzie całkiem sympatycznie. Ale się tnie, mój Boże, Medzir. O, gro, proszę, jak małe emo się dzisiaj tniesz. Jesteśmy na miejscu. Coś jest nie tak. Możliwe, że... Ogromnie ci dziękuję za pomoc. Możemy teraz chwilę odpocząć. Okej, 2,5 expa. Weź to. O, tam laseczka bałam się z tyłu. Podoba. O, tam pani z tyłu mi się bardziej podoba. Jest Alima i przepiękna Jasmin. I obydwie te laski trzeba zabrać. Jedna jest dla Gonzalesa, a druga jest dla tego kupca tam jakiegoś. Cokolwiek by to ten. Wędrowny kupiec, wyszkolony asasyn Mezir. Cześć. A nie, Mezir to ja cię przed chwilą eskortowałem. To nie do ciebie mam sprawę. Goniec jakiś. Tak, oni tutaj fajną mają tą oazę. Ale muszę znaleźć ich szefa. Where is Bows, my friend? Murat. Jeśli hello, Murat. Chcesz kupić wodę, pomów z niewolnikami. Okej. Czekajcie. F5, bo tutaj z tym Hamidem będą małe takie... Dziwne sprawki, czekajcie, a co ty możesz zaoferować? Handluję niewolnikami. Okej. Zajmuję się jedynie najpiękniejszymi kobietami w tej krainie. Najpiękniejsze. Obejrzyj sprawdzić mój towar, a szybko się przekonasz, że mówię prawdę. Możesz podejść bliżej i porozmawiać z wybraną dziewczyną. Mhm, to miłe z twojej strony. Przynoszę pozdrowienia. Przynoszę pozdrowienia Hamida. Od Hamida. Hamid, mój stary przyjaciel, jak sobie radzi? W interesach idzie mu doskonale. Przysyła ci w podarku ten oto amulet. Przepiękny. To coś naprawdę wyjątkowego. Ale nie mogę go przyjąć. Nie przyjmiesz jego podarku? Nie mogę. Chyba, że wyślę coś Hamidowi w zamian. Oto amulet Hamida. Zastanówmy się teraz nad tym podarunkiem. Oto amulet Hamida. Zastanówmy Będziemy się teraz nad twoim handlować. Podarunkiem. Chwila. Otrzymasz 500 sztuk złota. Ze skarbu oazy. 500. Nic nie mów. Chwila. Weź 1000 złotych monet z mojego prywatnego skarbca. Z prywatnego? Dobrze. Dam mu w podarunku przepiękną Jasmin. I to mi się podoba. To powinno ucieszyć. To powinno go ucieszyć. Niech więc tak będzie. Jasminka będzie Zadbaj, jego. Zadbaj, aby Jasmin bezpiecznie dotarła. Muszę zobaczyć, że rzeczywiście ona taka przepiękna, najładniejsza. Która to jest? Ty jesteś przepiękną Jasminta? No stary, jak ona nie ma szyi, to nie wiem, czy jest taka przepiękna. Mimo wszystko myślę, że jak ludzie mają szyję, to są trochę piękniejsi. No zobaczcie to, jej głowa lewituje.
Mam nadzieję, że to widać, jaka przerwa się robi między tutaj odcinkiem szyjnym a głową i lewitująca głowa. No, tak poza tym to, no cóż wymagać, no może porównać z panią obok, no to myślę, że jednak w porównaniu przepiękna Jasmin jest przepiękna, no, ale nic. Krwawa trucizna, czy jakoś tak, zbiorę sobie to, popływamy oczywiście troszeczkę w rzeczce. Czekajcie, do kogo ja miałem Orgnaroka i miałem go do jakiegoś asasyna odprowadzić. No zresztą za chwilę sprawdzimy. Okej, chcę sobie pozbierać rzeczywiście te ziółka. Tą krwawą truciznę. Nie wiem, czy ona nie przyda mi się do jakiegoś zadania. O, Elot, krwawa trucizna. A propos krwawych trucizn, to tutaj krwiopijce cholerne. O, sporo was tu jest, moi przyjaciele, moi drodzy, bo nie sądzę, że aż tyle. O, bezi, dobry strzał, powiem ci. Okej, chyba sobie zużyjemy troszeczkę tutaj skilla. W ten sposób, żeby po prostu może się uda. Bezi, tylko traf tym cholerstwem, bo ty potrafisz czasami zmaścić najłatwiejsze. Okej, świetnie. Oczywiście z nich przydałoby się wziąć co nieco, bo one te żądła mają całkiem w cenie. Okej, cyk, cyk, cyk. Dzikie te, dzikie krwiopijce leżą. Oczywiście Orgnaroka trzeba odprowadzić jakiemuś asasynowi. Nie pamiętam. O, a tutaj co my mamy? Jaszczura, oczywiście. Elo, jaszczury. Cholerne jaszczury. Okej, chyba już po kłopocie powinno być. Tam dalej chyba nic nie siedzi w krzakach. Nie wiem przypadkiem właśnie, czy to nie jest do jakiegoś zadania potrzebna ta roślinka, a ona sobie tutaj akurat rośnie wkoło tej oazy i chyba nigdzie indziej, także może się przydać, no nie? Okej. Okay. Zbiorę tylko tą krwawą, tam dalej są jakieś jeszcze mikstury właśnie jakieś te ziela, ale już nie będę ich zbierał. Dobra, świetnie, więc zebraliśmy co nieco, będziemy mogli odprowadzić Jasmin, a Orgnaroka. Mogę sprawdzić właściwie. Więc tak. Artefakt ze świątyni, odzyskać hajs, klucze księżycowe, Orgnarok. Cień Beliara opuścił, zabierz go do Kalesza. Który to był ten Kalesz? To nie był ktoś w mieście? Chyba nie. Okej, przepiękna, ładuj się do worka. Podobno jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy. Podobno jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy. Podobno jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy. Jestem już zmęczona tańcem. Mam nadzieję, że wkrótce stanę się własnością kogoś, kto będzie mnie podziwiał również za inne rzeczy poza tańcem. Jestem najpiękniejszą tancerką w tej krainie, co? Czy ja dobrze słyszałem, czy mi się tylko przesłyszało? O Boże, chyba mi się musiało przesłyszeć. Nie wiem, czy ona mówiła do Beziego, że jest najpiękniejszą tancerką. Wiecie, no, jakieś bounce'y może porobić Bezi, nie? Ale no spoko, zabieram. Dobrze. Dobrze, elo. Nie no, to było ciekawe. Jestem najpiękniejszą tancerką. To ma sens. Ale skąd ona wie? Mój sekret się wydał. O nie, będę musiał to wyciąć teraz, bo wszyscy się dowiedzą, że Robin jest najlepszą tancerką. Nie no, jeszcze Kalesza muszę znaleźć. Okej, no dzisiaj taki luźny będzie odcinek. Odprowadzimy ją i tyle. A że to będzie długa droga, bo przez pustynię. Kolejne kostki. To nieźle. Orgnarok już się gdzieś zgubił 10 razy, a pies z nim już... Mam go dosyć, on się zawsze musi gdzieś zgubić. Ważne, że laseczka chociaż podąża. W ogóle, ale te proporcje ciała są tak ohydne. Ona ma za duże te cycki do reszty. No zobaczcie, jest taka, no może nie jest drobna, ale jest chuda raczej. I jeszcze te cyce po prostu to jest podwójne D jakieś, cholera, nie wiem. Masakra, ale to nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że jednak mniejsze cycki są fajniejsze. Nieważne jakie cycki, ważne, że są, pamiętajcie. Nieważne czy B, czy D, czy G, no bez przesady, ale no, ważne, że są, tak jest. Dobra, więc biegamy. Jeszcze ona wygląda jakby miała sześciopak na klacie, no i taka w ogóle jakaś niewymiarowa kobitka. Ale że jest piękna i w ogóle, no to ją tam odstawimy, oni się będą tam, wiecie, sami sobą zajmować, będzie fajnie. A my dostaniemy hajsy, expy i tak dalej, no i fajnie, i cześć, i siemanko. No, a Orgnarok niech żałuje, sobie nie pobiega, chociaż z Jasmin, może by udało się podbić serce jej szybko Orgnarokowi, by uciekli. A tak to idzie na niewolę do jakiegoś tego, znaczy no nie na niewolę, no w sumie sama chciała, nie? Ej, tylko czy wleziesz pod tą górkę? Wleziesz, dobrze, dobrze, dobrze. Śmieszne jest również to, że jakoś nie zauważyłem tego, że odporność na gorąco, nie wiem, nie mam wbudowanej, nie mam tego wbudowanego w szatę, a tak naprawdę mało co mi, no zobaczcie, regeneruje się normalnie, więc tak jakby w ogóle tutaj nie było gorąco. Możliwe, że któryś patch się albo źle zainstalował, albo jest zbugowany i przez to coś takiego się dzieje. Okej, no wejście jest trochę z dupy strony, więc musimy przebiec tutaj obok tej górki. Miejmy nadzieję, że podąży za nami. No, regeneruje się tak samo, jakbym miał odporność na gorąco, czyli po prostu szybko tak samo. Okej, zapitala całkiem lepiej niż Orgnarok ta babeczka biega. No cóż, niektórzy po prostu nie potrafią biegać. Okej.
Więc cwaniaki. Odprowadzimy tą typiarkę, pomyślimy, gdzie jest Kalesz, znajdziemy Orgnaroka, który się już zdążył 4 razy zgubić gdzieś i tyle. No i będziemy kontynuować szukanie kluczy oczywiście. Gdzie jeszcze mi został ostatni kluczyk tak naprawdę? Kogoś jeszcze był do zrobienia. A, chyba u tego głównego bossa, więc jeszcze musimy zrobić troszeczkę dla Mora Soul Questów. I tyle. I będzie ok. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Teraz znaleźć tylko tego typiarza, który chciał tą laseczkę. On chyba siedział gdzieś tam przy namiotach, o ile dobrze pamiętam, chociaż nie jestem pewny, więc przejdę się tędy. Ok, elo, gońcu, to nie ty. Ok, babeczka się nie zgubi może po drodze. Kurczaki, świetnie. Kurczaki, cześć Hamidzie. Hamidzie, mam dla ciebie twoją piękną nową laseczkę. Cześć, sprowadziłem tu kogoś dla ciebie. Sprowadziłem tu kogoś dla ciebie. Kogoś sprowadziłem? Piękna Jasmin, nareszcie moja. Tak okay. Ci dziękuję, synu galanterii. Przyjmij to złoto. Polecę cię też Gonzalesowi. Spoczy. I ogólnie rzecz biorąc, Jasmin jest dla niego i jest ta druga laska w obozie tamtego typiarza. I ta druga laska jest dla właśnie Gonzalesa, o ile dobrze mi się wydaje. Mam 40 tylko reputacji, co tak mało? Puchar duszy. A, puchar duszy, chodźcie, to zrobimy jeszcze w tym odcinku w sumie. Okej, ona tu bąsić będzie. Dziękuję, Hamid okay. To uczciwy człowiek, będzie mi tu dobrze. Okej. Okay. Fajny leggings. 500 doświadczenia za darmo, biorę to. Czekajcie, ma seal? Są jakieś sprawy, okay. Którymi musisz się to idę zająć. W Kimę. Wow, Bezi, wtopiłeś się w łóżko. Fajnie to wygląda tak. I spadł. Czy on tam miał jakiś pucharek? Czy mi się wydawało? Czekajcie. Coś mi się wydawało. O, jest tu puchar. Puchar dusz. Okej, okay. Czekajcie. Będę kraść. Tylko żeby ten masyl się ode mnie odczepił. Czyli... Czekajcie, ale puchary dusz to... To nie powinny być tam w domkach, tylko tutaj? Jakoś dziwnie. O, one rzeczywiście tutaj są. Elo, elo. Turum, tum, tum. Turum, turum, tum, tum. Pup! Turum, turum, tum, tum. Turum, turum. A, nikt mnie nie widział, trolololo. Dobra, okej. Skradasz się jak jakiś złodziej. No cicho, babka. Wiedziałem, że jak cię przyprowadzę, to będziesz psuła mi wszystkie plany. Okej, on tu nie ma. On tu nie ma spania, więc git. A pierwszy pucharek za nami. Teraz oczywiście tego typiarza trzeba będzie ukraść. Tylko po cichutku, powolutku. Czy ktoś mnie widzi? Nie. Okej, okay, kolejny Mission Impossible. Lecimy powoli. Ja tutaj tak cichutko skradam się jak jakiś złodziej. Okej, okay, czy uda mi się skraść również jego puchar dusz? Pup, udało się. I teraz po cichutku wychodzimy. I mamy już 2. Więc jeszcze 3, o ile się mylę. Dobra, szybko, łatwo i przyjemnie. Ile tych pucharów? Trzymają puchar. 5 pucharów, dobrze. Więc trzymają przy swoich łożach. Więc mamy już 2, więc jeszcze 3. Tylko że tak, no to ci dwaj mieli. Oni tu mają swoje magazyny i spanko. Więc pewnie tam dalej jeszcze znajdę. Albo w domach, chociaż nie jestem akurat tych domków pewny. Otyły niewolnik, tutaj nic nie znajdę ciekawego. Poza otyłym niewolnikiem, którego już wyśmiałem w poprzednich odcinkach, więc nie będę robił tego ponownie. Czy tu jest jakiś puchar? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, albo jestem ślepy, albo nie widzę. Nie, chyba nie ma. Wydaje mi się, że powinny być pozostałe puchary już w domach tutaj tych kupców tam na górze. Chociaż mogę sprawdzić po prostu, żeby wiedzieć. Siemanko, Angar. Dawno cię nie widziałem. Okej, okay, pucharki. Tu chyba nie będzie żadnych pucharków. Dobra, to idę jeszcze na chatę wbić im mnóstwo hajsu. No świetnie. Nie, idziemy na chatkę. Cześć Diego, w ogóle wszystkie cwaniaki się zlecieli. I chyba mi się wydaje, że oni powinni gdzieś tu w tych domach swoich trzymać. Albo to, albo coś innego. Okej, okay, tu jest sklepik, łóżeczko, albo łóżeczka nie ma nic. Okej, okay, więc tutaj chyba nie będzie tego. Wow, Bezi. Przez garnki nie przejdziesz, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Tu jest właśnie ten, co mi zlecał to zadanie. Czekajcie, czy tam na górę jak wlezę, to jest jakiś niewolnik, ale on mi akurat lotto. Dobra, i tutaj? Nie, tutaj wow. Albo w słuchawce mi coś... Ten albo strzeliło, albo coś spadło w pokoju. O kurde. Demony i duchy, to przez te puchary dusz, że ich kradnę i rozkładam. Nie no, okej, okay, dobra. Tutaj ten w ogóle fajny balkon. Dobra, idę w takim razie tutaj. O, metalowy kufer w jakimś dziwnym miejscu. Co to może oznaczać? To może oznaczać tylko jedno, że trzeba go otworzyć. Wow. Ja sprawdzę sobie. Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe, Beś. A dasz radę tym otworzyć? Czy też niemożliwe? Niemożliwe staje się możliwe, tylko trochę magii trzeba. Okej, okay, sprawdźmy Bezi.
Rzeczywiście takie niemożliwe. No serio, dwa wina, fala płomieni i hajs. Nic szczególnego, ale zabiorę, skoro już zużyłem manę. Takie zadośćuczynienie. I tak będę musiał się zaopatrzyć jeszcze w sporo mikstur, bo ostatnio moje już tutaj zapasy się powyczerpywały. Gdzie oni te kurde puchary chowali? Okej, siema siema, nie tutaj. Wydaje mi się, że oni powinni je mieć w swoich domach, ale coś dziwnego. Znaczy dobra, ja tutaj akurat teraz po sklepach łażę, nie wiem czy tam na górze nie powinienem szukać. Okej, czyli tu są sklepy, więc tutaj nic ciekawego, idę na górę w takim bądź razie. Siemanku, siemanku, gdzie są wasze puchary? Jest kolejny puchar, czyli dobrze mi się wydawało. Okej, F5, żeby mnie tutaj nikt nie posądził o to, że kradnę. Chociaż wydaje mi się, że oni chyba i tak nie mogą nas posądzić o złodziejstwo za te puchary. Chyba to jest tak zrobione, że te puchary są akurat tak zrobione, że oni się nie fuchają za to, że zabieram. No są zresztą na biało te puchary, no to kurde. Okej, jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa puchary. I jak widzimy, one leżą na łóżkach tak naprawdę, więc jeśli nie ma go na łóżku, to nie wiem, czy jest sens szukać gdzie indziej. Okej, spoko, spadam na dół. Czy tutaj coś jest? Tu jest jakieś wyro, ale niestety przy nim również nie widzę pucharu. Okej. W sumie mamy sporo już tych pucharków, więc nieźle. Dobra, tutaj widzę, że jest wejście na górę, można by było sprawdzić. Fajne, w ogóle świetnie są zrobione tutaj te domki, strasznie mi się podobają. Okej, kolejny pucharek, więc przedostatni już. Przedostatni puchar i ostatni będzie również gdzieś pewnie na górze. Ale akurat nie w tym miejscu. Myślę, że tam dalej, właśnie o tam. Tutaj, jak wejdziemy na górę. Tu jest w ogóle wejście fajne. I o, nie ma tutaj cholera, czyli jednak nie w tym miejscu. Dobra, wydawało mi się, że tutaj, ale już mniejsza. Czekajcie, tutaj w ogóle jest śmieszne miejsce, zobaczcie. Nic w sumie takiego szczególnego. Ale jeśli byście chcieli tutaj robić rewolucję, to naprawdę możecie chyba strzelać przez te barierki, tak, możecie. A jeśli no, ktoś wam będzie chciał wbić tędy, no to po prostu przejście tylko tak naprawdę w jedną stronę. Jest no, takie nietypowe dosyć miejsce, tak. Zazwyczaj tam nie chodzi się, no bo nie ma po co, ale jeśli byście chcieli, to możecie je jakoś wykorzystać, nie? Dobra, sprawdźmy jeszcze przypadkiem, czy tutaj na górze w karczmie nie będzie tego pucharka ostatniego. Chociaż nie wydaje mi się, żeby był, ale warto sprawdzić. Okej, czyli jeszcze jeden pucharek. Musiałem ominąć gdzieś w poprzednich domach. Nie, tutaj ogólnie jest hotel tak naprawdę, więc nie powinno być tutaj żadnych pucharków. I nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek tutaj był. Przynajmniej moja pamięć mnie potrafi zawieść, dlatego nie będę tutaj kłamał. O, Bezi, co się tak bloczysz? Chycaj, cwaniaczku. Musimy znaleźć ostatni puchar, bo widzowie są zasmuceni tym, że jeszcze nie znalazłem. Gdzie są puchary? Stołek, fajny stołek. No, ja sobie wstawiam przecież w Ikei, takie stołki można kupić. Klatka, stołek, jeden pies. Nie no, takie stołki to tak słabo trochę gościom na przykład, nie? Że siema, chodź, mam fajny stołek i wsadzasz go na klatce dla kurczaków. To nie jest miłe. Okej, czy znajdę ostatni puchar? Jest wyrko, ale nie ma pucharka. Okej, albo w namiocie, albo w chacie. No nie ma innego wyjścia. Więc ja bym jeszcze przeszukał namioty, bo możliwe, że gdzieś przegapiłem. Tutaj wejście do Gonzalesa, to mnie nie rajcuje. Tutaj mają, tu jest jakieś posłanie, ale tutaj nie będzie. Dobra, już tutaj byłem. Czyli w którejś jeszcze chatce musi być, no nie ma innej opcji. A czekajcie, czy ja z tobą mogę? O, właśnie. Znalazłem Ramireza. Zapomniałem się pochwalić. Gdzie on jest? Nie żyje. Nie żyje. To na pewno zainteresuje Ningala. Najlepiej powiedz mu to osobiście. Okay. Więc zadbaj o to, żeby Nasip cię wpuścił. Oto obiecana nagroda. Nasip. Okej, okay. Coś tam wpadło. Coś tam wpadło, ale to niewiele. Mimo wszystko. Okej, okay. Nasip, tak? Który to był Nasip? No mniejsza z tym. Wydaje mi się, że ostatni puchar powinien być jeszcze gdzieś tutaj w chatach. Tam na górze. A czekajcie, a tutaj po prawej, tam się chyba jakoś też powinno dać wejść do chaty. Że teraz, czekajcie, gdzie tu będą schody? Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno się tam dać wejść. Chyba, że to nie jest mieszkanko takie zwyczajne. Czekajcie, a tam z boku przypadkiem nie ma wejścia tutaj? Jakoś dziwnie jest, tylko że tak zastawione wszystkim czym się da. Okej, ale tu nie ma też pucharka. Oh shit, jak to nie ma tu pucharka? Kolejny dziwny stołek. Ty, no jak to nie ma pucharka tutaj? Gdzie jest pucharek? Nie ma tutaj pucharka. No dobra, nie ma pucharka, to muszę znaleźć. Czekajcie, no to mamy już ten, ale dziwne, bo wydawało mi się, że powinien być. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz hacjenty, może jednak tutaj przegapiłem. No nie, gdzieś musiałem przegapić, no tak to bym już miał wszystkie 5, gdybym nie przegapił. Sprawdzę jeszcze przypadkiem, czy aby na pewno no, mam ognistych 8 w ogóle już. I mam 4 te puchary dusz, więc jeszcze brakuje mi jednego. Ale gdzie ja go mogłem zostawić? No dwa mam od tamtych kupców i tu powinny być 3. No siema, ten. Chyba, że podrąbał już ktoś przede mną. To by nie było dobre. Okej, okay, to jest kapliczka oczywiście, tylko że w tej kapliczce to tutaj nikt akurat nie mieszka, więc nie muszę się martwić.
że przegapię. Tam na górze jeszcze jest mieszkanko. Czy mogę tam jakoś wleźć? Są nie tutaj jeszcze jakieś. Są jeszcze tutaj jakieś schody, więc możliwe, że tędy. I czyżby ostatni pucharek? Nie ma pucharka, ale jest dużo wina. Okej, okay, czekajcie. No kurde, ty, no musisz gdzie jest? A nie, to są flaszki, zwyczajne butelki. Okej. Okay. Ty, no przegapiłem pucharek i nie wiem gdzie. Może mi wy podpowiecie. Wytrych, fajnie. Tylko, że po cholerę mi ten wytrych. Chyba, że coś w tej skrzynce znajdę. W metalowym kufrze. Chociaż wątpię, bo one są postawione na łóżkach albo przy łóżkach. Więc w metalowym kuferku... Dobra, otwieranie trudnych to akurat normalne. W ogóle, lel, można tu sobie wejść, nie? Patrzcie. Robin cheater. Taki cwajak. Oczywiście za chwilę będzie, kto cię tu wpuścił i tak dalej, więc no, elo. Siema. Spadaj. Spadaj, okej, okay, czyli mnie nikt nie lubi. Mówię po raz ostatni, okej, okej. Dobra. Chyba mnie jednak nie zbiją dzisiaj. Tak, można sobie wejść, ale to nic szczególnego nie da. No i gdzie ja przegapiłem ostatni pucharek? Dwa w namiotach i trzy w tych, w spań, znaczy w tych powinien być, no, w domostwach, a tutaj nagle bęk, chyba że mi gdzieś przestawili, kurde, z tego, edycji rozszerzonej swęki. Nie, no tutaj na wyru nic nie leży. Tutaj? Ty mi zleciłeś w sumie to, więc dziwne by było, jakby u ciebie było tutaj to. Tylko wiecie? Nie sprawiaj żadnych nie. Kłopotów, Ramon, zrozumiano? Nic. Spoko, spoko. O, tu są sklepy, więc nic nie znajdę ciekawego. Czy znajdę coś ciekawego? Kurde, no muszę kończyć odcinek, ja chciałbym zrobić te pucharki mimo wszystko, a jak na razie to mi coś słabo idzie, kończenie tego zadania z pucharkami. No tutaj już byliśmy i tutaj już nic nie było. Czekajcie, to po drugiej stronie. Nie, tutaj po drugiej stronie też sprawdzałem, też nic już nie było. A pucharka dalej nie ma. No nie wiem, no kurczę, najwyżej że mi napiszecie, gdzie zostawiłem ten ostatni, bo prawdopodobnie albo go przegapiłem. Albo po prostu jeszcze musisz nie wszedłem do tego domku. Okej, więc stanę sobie mniej więcej tutaj, naprzeciwko tej dziwnej wieży. Zrobię zapis podziękowania, podziękuję wam za odcinek. I mi po prostu napiszecie, Robinie, że pucharek jest w tym i w tym domku. I wtedy będzie mi prościej go znaleźć na pewno. Więc to, dzięki za obejrzenie w Robin Skateboard. Mam nadzieję, że odcinek mi się podoba. Trochę luźniejszy, ale muszę się znowu wkręcić w nagrywanie, bo ostatnio dawno temu nagrywałem. I tyle, więc dzięki, trzymajcie się. Na razie i pa pa, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!